Czy innowacjami da się zarządzać? Jak nimi zarządzać? Czy to w ogóle możliwe? W pierwszej części dzisiejszego spotkania musimy sobie uświadomić, że innowacje są procesem i jako proces podlegają prawom zarządzania. Jeśli przyjrzymy się funkcjom zarządzania, będzie nam łatwiej definiować, jakiego rodzaju działania należy podjąć, zarządzając innowacjami. Podstawowe funkcje zarządzania to planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. W związku z tym, od czego zaczynamy? Podejmując decyzję o wdrożeniu nowego, innowacyjnego produktu bądź usługi, w pierwszej kolejności koncentrujemy się na zaplanowaniu niezbędnych zasobów, identyfikacji czynników, które będą reglamentowały sukces naszego przedsięwzięcia. Określamy na początku zadanie innowacyjne, czyli ten element, który będzie nam niezbędny do wykonania, a którego celem końcowym będzie zwiększenie konkurencyjności i rentowności naszego przedsiębiorstwa. Podstawowa sprawa, podstawowa zasada, którą należy sobie uświadomić, to przede wszystkim to, że prowadzimy działalność gospodarczą w celach zarobkowych. Naszym celem jest zysk, a działania, które podejmujemy, również te innowacyjne, mają poprawiać naszą efektywność, rentowność i przekładać się na wyniki finansowe. Określając zadanie innowacyjne, czyli identyfikując ten obszar, który będzie dla nas kluczowy pod względem podnoszenia efektywności działalności gospodarczej, nieodłącznym i nieodzownym elementem będzie zidentyfikowanie również źródeł finansowania naszego przedsięwzięcia. Czy będziemy innowacyjne działania, wprowadzanie nowego produktu, procesu na rynek finansować ze środków własnych, czy na przykład będziemy się posiłkować dostępnymi publicznymi źródłami finansowania oferowanymi z funduszy europejskich za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy regionalnych programów operacyjnych. Na etapie planowania pojawia się dylemat, który towarzyszy przedsiębiorcy w zasadzie przez cały proces podejmowania decyzji. O jaki dylemat chodzi? Szanowni przedsiębiorcy, uzależniając swoją decyzję o wdrożeniu rozwiązania innowacyjnego na rynek od pozyskania środków finansowych ze źródeł publicznych, możemy bardzo łatwo wpaść w pułapkę. Będzie to pułapka zależności. Jeśli uzyskamy wsparcie, projekt będzie zrealizowany. Jeśli tego wsparcia nie uzyskamy, najczęściej projekt nie zostanie w ogóle podjęty do realizacji. Na tym etapie trzeba odpowiedzieć sobie również na bardzo ważne pytanie, jaka jest idea mojego projektu innowacyjnego? Co ja tak naprawdę jako przedsiębiorca chcę osiągnąć? Czy mój pomysł jest na tyle przygotowany, przemyślany, oparty o realną potrzebę rynku, oparty o przeprowadzone analizy konkurencji, że jestem gotowy podjąć trud wdrożenia, czy liczę na łód szczęścia i pozyskanie wsparcia, które tak naprawdę może okazać się dodatkowym kłopotem. Dlaczego? Szanowni Państwo, każdy biznes jest ryzykiem. Taka jest jego istota. W biznesie nie mamy gwarancji sukcesu. Ale trzeba sobie uświadomić, że innowacja, jako rozumiana jako wprowadzanie na rynek nowego produktu lub znacząca zmiana tego, co jest dotychczas w ofercie rynkowej, obarczona jest dodatkowym ryzykiem. Innowacje są kosztowne. Podejmowanie prób badawczych, podejmowanie czynności rozwojowych jest czasochłonne i kapitałochłonne, a ponadto innowacje założenia, ze swojej definicji, obarczone są ryzykiem niepowodzenia. Planując na przykład wprowadzenie na rynek nowego produktu, produktu, który sami dopiero wykreujemy, który stworzymy, poprzedzamy tą sekwencję czynności odpowiednimi analizami rynkowymi. Opracowujemy nowe technologie laboratoryjne, i może się okazać, że na którymś etapie zaplanowanych prac badawczych uzyskane wyniki nie pozwolą nam przejść do kolejnego etapu. Nasz projekt może się zakończyć fiaskiem. To istota, specyfika i jednocześnie piękno innowacji, kosztowne i ryzykowne, obarczone dużą dawką ryzyka niepowodzenia. Nie wiemy, co nam wyjdzie. Niejednokrotnie ta sfera pozostaje w naszych pobożnych życzeniach. Dlatego zarządzanie
innowacjami nie może opierać się na swobodnej idei interpretacyjnej. Musi być oparte o realnie, rzetelnie przeprowadzone analizy. Kolejnym elementem organizowania procesu zarządzania innowacjami będzie opracowanie koncepcji wykonania naszego przedsięwzięcia i identyfikacja nakładów i szacowanych efektów. Na tym etapie poszukujemy sojuszników w postaci instytucji otoczenia biznesu, organizacji badawczych, jednostek naukowych, które dysponując wyspecjalizowaną wiedzą, odpowiednim zapleczem ekspertów, aparatury, są w stanie nam pomóc w weryfikowaniu naszej idei i konfrontacji jej ze stanem wiedzy, nauki i techniki. Bardzo dobrym przykładem tutaj mogą być doświadczenia z realizacji programu Bon na Innowacje. Bon na Innowacje to program, w ramach którego przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania wsparcia na realizację wdrożeń nowych produktów i usług, które powstaną w efekcie współpracy z jednostkami naukowymi. W pierwszym etapie jednostka naukowa opracowuje, wyświadcza usługę ekspercką, doradczą odnośnie możliwości opracowania nowego produktu, nowej koncepcji, nowego modelu biznesowego, a w efekcie przedsiębiorca ma możliwość wdrożenia nowego produktu, usługi na rynek. Niebagatelną rolę odgrywa na tym etapie ocena techniczno-ekonomiczna efektywności planowanego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, innowacje nie mają granic. Innowacje podlegają procesowi dyfuzji. One się upowszechniają, rozpowszechniają i jednocześnie inspirują inne podmioty do działania. Co to dla nas jako przedsiębiorców oznacza? Oznacza to przede wszystkim konieczność dbania o ochronę własności intelektualnej. Dlaczego to takie istotne? Dlatego, żeby nie pozbawić się praw autorskich do wyników opracowanych prac, a jednocześnie korzystać w przyszłości z renty innowatora, czyli odcinać kupony od wiedzy opatentowanej, wzorów przemysłowych, użytkowych. Szanowni przedsiębiorcy, zwróćcie proszę uwagę, że niejednokrotnie będziecie spotykali się z takim dokumentem, z takim instrumentem, jakim jest opinia o innowacyjności. Opinia o innowacyjności jest to dokument bardzo często wymagany, będący załącznikiem obligatoryjnym na etapie ubiegania się o wsparcie na realizację projektów innowacyjnych finansowanych ze środków publicznych. Opinia ze swej istoty jest obiektywnym potwierdzeniem innowacyjności produktu bądź usługi, którą w efekcie podejmowanych działań wdrożycie na rynek. Czai się tu jednak pewne niebezpieczeństwo. Zwróćcie każdorazowo proszę uwagę, że opinia ma potwierdzić nowum waszego rozwiązania. Opinia o innowacyjności nie ma potwierdzać nowości czy spektakularności aparatury, którą kupicie. Ta aparatura, te technologie nabywane mają być tylko instrumentem do opracowania, wykreowania nowego rozwiązania, na które rynek zgłasza popyt. Opinia o innowacyjności, potwierdzenie nowości waszego rezultatu, jaki będziecie wdrażać w ramach finalizacji procesu innowacyjnego. Realizacja przedsięwzięcia innowacyjnego. To kolejny element, na który musimy zwrócić uwagę i de facto w tych czynnościach, w tej czynności, w realizacji spotkają się wszystkie cztery funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. Dlaczego motywowanie będzie tutaj istotne? Ponieważ projekt innowacyjny realizowany jest przez sztab wykwalifikowanego personelu. To ich wiedza, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje będą przesądzały o powodzeniu lub jego braku w naszym przedsięwzięciu innowacyjnym. Drodzy przedsiębiorcy, warto pamiętać, że zarządzamy nie tylko innowacją, czyli tym efektem końcowym, produktem czy usługą, ale zarządzamy całym procesem kreacji tego rozwiązania, całym procesem tworzenia, oferowania i dostarczenia do klienta, ale również później, zapewniając właściwą obsługę posprzedażną. Czym byłby proces zarządczy bez kontroli?
Kontrola jest niezbędna na każdym etapie realizacji procesu, ponieważ ona pozwala nam ocenić i skwantyfikować relację nakład do rezultatu, czyli ile środków finansowych, ile innych nakładów rzeczowych pochłania nasz proces innowacyjny i jakie są jego efekty. Ta kontrola może mieć charakter doraźny w formie monitoringu, ewaluacji, ale może mieć również charakter weryfikacji przez instytucje odpowiedzialne za realizację projektów innowacyjnych finansowanych ze środków publicznych. Proces zarządzania innowacjami jest trudny, ale jest niezwykle piękny i pozwala odkryć, pozwala identyfikować w przedsiębiorstwie te obszary, na które dotychczas realizowane przedsięwzięcie oddziałuje, a dodatkowo pozwala wskazywać te kierunki dalszego rozwoju, gdzie nakręcając spiralę innowacji możemy generować efekt mnożnikowy. Efekt mnożnikowy polega na osiąganiu dodatkowych korzyści z podjętych już raz działań, czyli możemy oddziaływać na inne obszary, inne sfery i kreować dodatkowe zmiany w swoim własnym otoczeniu. Dziękuję za uwagę.